Można się było dużo dowiedzieć o ptakach, rzeczy, których nie można wyczytać w żadnych informatorach, w żadnych podręcznikach. Bardzo ciekawie pan mówił. Wydaje mi się, że publiczność, która przyszła, to naprawdę była tym zainteresowana. I to też jest bardzo duży plus, ponieważ przyszli ci, co chcieli, a nie ci, co musieli. W związku z tym to było grono takich miłośników. Pytania były bardzo ciekawe, odpowiedzi również. I wydaje mi się, że bardzo miły sposób spędzenia czasu, szczególnie właśnie, kiedy jest tyle atrakcji w Lublinie, a ta jest taka troszeczkę kształcąca. Czy ja jestem takim typowym amatorem, takie są właściwie moją pasją, interesuje się tam mi od kilku lat. No a tutaj chciałem po prostu spotkać się z mistrzem, który bada ptaki od już przez po 30 lat, czy jeszcze więcej. No z wycieczki dowiedziałem się bardzo dużo o ciekawych gatunkach, o lęgach. A co chodzi, samo bardzo mi się podobała. Sympatyczni ludzie, fajna pogoda, więc ten czas można było w sobotę rano jak najlepiej spędzić. No tutaj pan mistrz pokazał nam dużo, dużo ciekawych takich ptaków. Na ogół obserwuję ptaki w Parku Saskim, w Parku Ludowym, dlatego też byłem ciekawy, czy tutaj te moje obserwacje będą się pokrywały z obserwacjami tutaj pana Biedunia. No i że rzeczywiście tak było, tak.